Czas na trzeci odcinek z cyklu Akademii. W ostatnim odcinku porozmawiamy o zawodnikach przychodzących do Akademii, a także o planach na wdrażanie zawodników do pierwszej drużyny. Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Klub stworzył akademię, zostały zbudowane boiska dla klubu, właśnie dobra baza, ściągacie trenerów, a co z zawodnikami? Czy zawodnicy są tylko z Łodzi, którzy przychodzą na nabór od najmłodszych lat, czy też macie skautów, którzy budują drużyny młodzieżowe? Oczywiście scouting zawodników nie może być pominięty, jeżeli mówimy o budowie akademii, i oczywiście scouting zawodników też istnieje. Praktycznie każdego dnia rozmawiamy o zawodnikach, których chcielibyśmy widzieć w ŁKS-ie. Jednak scouting zawodników może być rozumiany dwojako. Nie chcemy tutaj działać masowo, nie chcemy ściągać zawodników w dużych ilościach z zewnątrz. Raczej myślimy o scoutingu lokalnym. Chcemy, żeby zawodnicy, którzy trafiają do ŁKS-u, to byli zawodnicy stąd, najlepiej z Łodzi, ale nie zamykamy się na województwo. Chcemy, żeby każdy zawodnik, który tutaj jest, czuł bliskość z klubem. Za co lubisz ŁKS? Lubię go, bo po pierwsze mój tata jest z nim związany, ale lubię też ŁKS, no bo po prostu podoba mi się, jak gra. Też lubię po prostu też trenować w ŁKS-ie, bo mi się podoba nawet sama nazwa. I po prostu mi się podoba. Naprawdę lubię ŁKS, bo wiem, że to jest ten najlepszy klub w Łodzi i wiem, że kiedyś ŁKS był bardzo dobrym klubem, więc chciałbym tak jak będę już duży, grać w tym ŁKS-ie i po prostu, żeby znowu być lepszym tym, który będzie grał i będzie dobry. Okej, a ty? Mieszkam w dzielnicy na ŁKS-ie i gram w ŁKS-ie, bo uważam, że to jest najlepszy klub w Łodzi i chcę po prostu trenować piłkę nożną. A że jest to najlepszy klub w Łodzi, chcę po prostu trenować w najlepszym klubie. Idoli u nas w szatni macie, ulubionych naszych piłkarzy? ŁKS-u to na pewno Radionów. Radionów. A ty? Ja ten, Kurde, Patryk Bryła. Obserwujemy zawodników, szczególnie w Łodzi, ale też w województwie. Głównie odpowiedzialni są za to trenerzy, ponieważ oni są jakby na pierwszej linii frontu, jeżdżą po meczach i widzą tych zawodników po prostu z bliska. Po każdym weekendzie dostajemy od trenerów informacje, którzy zawodnicy ewentualnie mają wystarczający potencjał, żeby tutaj trafić. Obserwujemy takiego zawodnika na kilku spotkaniach, często też na treningach. Podobnie jak ze scoutingiem trenerów, nie działamy pochopnie i taka obserwacja zawodnika czasami zajmuje nam nawet 3 miesiące. Raczej skupiamy się na jednostkach. Raczej trafiają tutaj jednostki i w ten sposób chcemy działać też w przyszłości. Oczywiście, jeszcze tylko może dokończę, oczywiście niewykluczone, że pojawi się jakiś zawodnik spoza województwa, bo jeżeli trafi się taka okazja, to dlaczego nie? Ale na pewno nie będziemy działać w ten sposób, że do nas na testy przyjeżdża 20 zawodników z innego województwa, gdzieś tam z końca Polski. W województwie na jakie miasto zwracacie uwagę najbardziej? No, na największe miasta, oczywiście tak. Przyszła do nas grupa zawodników z Tomaszowa. Patrzymy też na Zduńską Wolę, patrzymy na Bełchatów, patrzymy na Łask. Patrzymy na takie miasta, ale też na mniejsze zespoły z mniejszych miejscowości. Mówimy, że wynik w akademii nie jest najważniejszą sprawą, że najważniejsze jest produkowanie zawodników, nie zespołów. Czy drużyny młodzieżowe na razie prosperują do takich, które wyprodukują kilku piłkarzy na przyszłość? Uważam, że tak. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, stawiamy na jednostkę, ponieważ jednostka ma w przyszłości zaistnieć. Nie zdarza się tak. Nie wiem, czy był taki przypadek w historii, żeby cały zespół z akademii został wprowadzony do akademii, do pierwszego zespołu. Dlatego stawiamy na jednostki. Ale żeby jednostka się rozwijała, musimy mieć dobre zespoły. Więc oczywiście zależy nam na tym, żeby zespoły grały jak najlepiej.
Też nie powiemy, że wynik nie jest istotny, bo wynik w szkoleniu jest bardzo istotny. Uczymy zawodników wygrywać, ale uczymy ich też przegrywać. Nie może być tak, że zawodnik przez całe życie wygrywa tylko spotkania. Nagle w wieku, nie wiem, 14-15 lat przegrywa pierwszy mecz i świat się wali, cały światopogląd się wali. Dlatego przyjmujemy porażkę. Od początku tego sezonu chcieliśmy zunifikować jakby sposób prowadzenia zespołów i chcemy, żeby nasze zespoły prezentowały spójny styl i spójną wizję. I tak się dzieje. Większość naszych zespołów idzie w tym samym kierunku. Będąc na meczu jednego zespołu i przychodząc na mecz kolejnego zespołu, praktycznie widzimy ten sam pomysł. Te same komunikaty od trenerów, te same zachowania zawodników. Tak jak powiedziałem, nic nie dzieje się z dnia na dzień, więc potrzebujemy jeszcze więcej czasu na to, żeby to było jeszcze bardziej widoczne. Na temat Celiotki U19 krąży wiele głosów i są to najczęściej głosy gdzieś tam spoza klubu. My w klubie mamy świadomość, jak ten zespół funkcjonuje i on treningowo funkcjonuje dobrze, ale trzeba pamiętać o tym, że z tego zespołu już 5 zawodników jest w treningu pierwszego zespołu, czyli oni nie uczestniczą w treningu Celiotki. Oni są w treningu pierwszego zespołu. Piotr Pyrdo gra z powodzeniem w pierwszym zespole. Mikołaj Maschera, Oskar Koprowski, Filip Pietrzak, był Michał Janiak. Więc tak, nawiązując do tego, co powiedziałem wcześniej, myśląc o jednostce, to my tych jednostek z tego zespołu do pierwszego zespołu, do piłki seniorskiej wprowadziliśmy bardzo dużo. O, Janek Sobociński, który jest na wypożyczeniu i bardzo dobrze radzi sobie w Wejherowie. To też jest zawodnik, który jeszcze niedawno funkcjonował w Celiotce, więc mówiąc o zespole, faktycznie wyniki nie są dobre, ale patrząc jednostkowo, a o to chodzi w Akademii, to my tych zawodników z rocznika 99 wprowadziliśmy do piłki seniorskiej już 5, a nawet 6. Dzięki za obejrzenie odcinka, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia następnym razem.